jedna trzecia Węgrów pozostała poza granicami, proszę Państwa, radiokomunikacji. Krzywdy. I o ile dla Polaków racją stanu była obrona porządku. Motyle latają, że Węgla będzie burza i atakują nas. Racją stanu te motyle stało tutaj się zburzenie tego porządku wersalskiego i dlatego oni weszli w sojusz z Niemcami, którzy również dążyli do rewizji wersalskiego. I w ten sposób Węgrzy stali się sojusznikiem III Rzeszy, nie dają. Ale nie byli takim sojusznikiem bezwarunkowo lojalnym. Zwłaszcza w 1939 roku, kiedy Niemcy planowali atak na Polskę i namawiali Węgry do wspólnej akcji zbrojnej. Nawet namawiali ją do udziału w rozbiorze Polski, to znaczy proponowali Węgrom tereny, jak oni to określili, historycznej Rusi Halickiej w okolicach Sambora i Turki na południe od Lwowa. Budapeszt tej Rusi Halickiej udostępnienie swojego terytorium dla napaści niemieckiej, dla tranzytu wojsk i sprzętu niemieckiego. W pewnym momencie chodziło nawet tylko o to, żeby udostępnić zaledwie 12 km linii kolejowej tranzytu przez Węgry, ale premier Paltelki zdecydowanie odmówił, powiedział, że biała droga jest przed nami. Nie mogą zorganizować żadnej akcji zbrojnej przeciwko Polakom z powodów moralnych, a minister Czaki powiedział, że gdyby Węgry zaatakowały Polskę, to wówczas wybuchłaby tam rewolucja, ponieważ w całym społeczeństwie węgierskim nastroje były zdecydowanie propolskie, więc Węgrzy wtedy w 1939 roku nie przyłożyli ręki do ataku na Polskę, a mało tego, udzielili Polsce, polskim uchodźcom wsparcia, mianowicie wtedy na Węgrzech znalazło się około 150 tysięcy uchodźców z Polski. Oni zostali otoczeni przez Węgrów opieką. Tutaj już wspominałem, że ojciec późniejszego premiera Węgier, Józef Antol, był odpowiedzialny za tą I wtedy też Józef nad Balatonem powstało polskie liceum. I ono było absolutnie wyjątkowe. Absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że on mówi, że po czwartym rozbiorze Polski Niemcy zlikwidowali całe szkolnictwo wyższe, całe szkolnictwo średnie i pozwolili Polakom uczyć się w ich ojczystym języku tylko w czterech klasach szkoły podstawowej. Naród niewolników nie musiał umieć więcej niż podstawowych czynności czytania, pisania i rachunków. I też w Związku Sowieckim, na tych polskich terenach zagarniętych przez Sowietów, też zlikwidowano szkolnictwo wyższe i średnie w języku polskim. Więc przez jakiś czas, przez kilka lat, na świecie istniała tylko jedna szkoła średnia z językiem polskim wykładowym, no i kilka takich filialnych ośrodków tej właśnie szkoły, tego liceum w Balaton. Hitler się spieszył, więc to też pokazuje, żeby jak najwięcej stosunek Węgrów do Polaków. Ludzi wymordować, oni, jak już mówiłem, zaangażowali się po stronie III Rzeszy i ponieśli wielką klęskę na froncie wschodnim, mianowicie druga armia węgierska podczas bitwy nad Donem poniosła druzgocącą klęskę. Łącznie życie straciło około 200 tysięcy Węgrów. I to chyba była największa klęska militarna Węgrów w XX wieku. I później Węgry wypełniały raczej taką rolę pomocniczą wobec Niemiec, dlatego że Niemcy nie ufali węgierskim żołnierzom, na przykład na terenie Polski. Nie ufali im, że oni będą rzeczywiście zwalczać polską partyzantkę, a nie
przymykać oczy na działalność polskiego podziemia niepodległościowego, dlatego im przydzielano takie drugorzędne pomocnicze funkcje. I w czasie powstania warszawskiego Węgrzy stacjonujący w oddziałach wokół stolicy pomogli wydostać się stamtąd bardzo wielu Polakom. Uratowali bardzo wielu cywilów z walczącej Warszawy. I ten motyw chociażby był obecny w filmie Eroika. Bardzo wiele. Natomiast po wojnie Polaków uratowali los Polski. Oni wdzięczni im są. Przez komunizm. Odbierzmy kolejne telefony, proszę bardzo. Dobra. Radio Maria, halo. Szczęść Boże, na antenę. Tak, jesteśmy już na antenie. Kogo witamy, skąd telefon? Krzysiek z tej strony, z Bukowiny Tatrzańskiej. Witam Panie Krzysztofie, na wieki wieków amen. Ja dzwonię z takim tematem, ponieważ byłem na pewnym spotkaniu zawodowym, tak do końca nie pamiętam historii dotyczącej polskiego osadnictwa na Węgrzech. Mianowicie gminy Bukowiny Tatrzańskiej było nie tak dawno obchodzone 300-lecie polskiego osadnictwa w Derenku. I to, co mnie tak bardzo szokowało, to fakt, że potomkowie polskich osadników, zupełnie już nie mówiący po polsku, mówiący tylko po węgiersku, nie mieli żadnego problemu w porozumieniu się z starymi góralami, tak? Ponieważ oni potrafili posługiwać się tak naprawdę gwarą, tą, którą wynieśli ich rodzice, ich dziadowie, tak? 300 lat temu z Podhala. I teraz po przyjeździe na to spotkanie z okazji 300-lecia tej migracji, to było takim dla mnie szokiem, że ta kultura góralska i to takie przywiązanie do takiego patriotyzmu regionalnego było wśród tego pokolenia młodego, które już z Polską czy też z tymi tradycjami nie miało w ogóle do czynienia, bo są pożenieni z Węgrami, już ta społeczność taka lokalna tam się rozeszła, więc tutaj było mówione dużo o Węgrach, natomiast można wspomnieć też o Polakach, którzy tam się osadzili, że podtrzymują też tą kulturę polską. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie, Panie redaktorze. Rzeczywiście to osadnictwo, o którym Pan mówi, sięga czasów habsburskich, bo wtedy dwór w Wiedniu prowadził taką politykę, że jeżeli w jakimś miejscu potrzebni byli fachowcy w określonej dziedzinie, to się ich przesiedlało w tamte okolice. Na przykład na Rusi Zakarpackiej były wsie włoskie, ponieważ Włosi budowali tam mosty i tunele w górach. Z kolei górali żywieckich i czadeckich przesiedlano na Bukowinę do wrębu lasów jako drwali i tak dalej. I w ramach właśnie takich migracji wewnątrz monarchii habsburskiej ci górale spod Bukowiny trafili do Derenku. Także warto wspomnieć, że duża grupa górników pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku w dzielnicy Kebania w Budapeszcie, gdzie wybudowali polski kościół, który do dziś istnieje. I rzeczywiście Derenk to jest taka najbardziej znana miejscowość z tego osadnictwa polskiego na Węgrzech, gdzie do dziś są pielęgnowane te wspólne tradycje. I to, co Pan mówi tutaj, że oni nawzajem, ci górale z Bukowiny i z Derenku, znają swoje tradycje, swoje pieśni, to jest nic dziwnego, dlatego że Karpaty nie tylko dzielą, ale i łączą. Jak się posłucha tych góralskich pieśni, które są śpiewane chociażby w Koniakowie, a później się pojedzie na Tanzhaus Festival do
hali Sportszolnok w Budapeszcie i się usłyszy na to, co będzie przedstawienie swoje pieśni ludowe, to są często identyczne rzeczy. A jest pytanie, kto od kogo zapożyczył? No to no często nawet trudno już czyli dzisiaj... Tam, o której masz ostatni, ten 140 z Wileńskiego? Bardzo proszę, masz 517 jedzie z Mariotu i 160. Maria to przeciwka. Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon? Ale to może wcześniej pojedzie, po co nocny? Bardzo proszę, panie Lechu. Bratanek walczących Węgrów. Ale po co masz czekać, jeżeli jesteś 160, to siać jak? Bardzo proszę, jesteśmy na antenie, panie Lechu, słuchamy. Nie będzie pochwalony. 160 przy centralnym z tej pętli nocnej. On jak wyjdzie z centralnego, to po środku po lewej, tam jest 160. Bratankiem walczących Węgrów z 56. Ale jak wychodzi z centralnego, to po środku po lewej, tam jest tam 160. Mieszkającym w Ostrowcu Świętokrzyskim. No on wykręca przy pałacu, staje pierwszy na przystanku. Walczących Węgrów. Ja nie narzekam. W październiku 56 roku z mamą oddali krew i mają i są w pamiątkach doświadczenia o tym fakcie, że oddawali krew. A to on. Na doświadczeniu napis jest dobra, notacja, że tak, bardzo się podoba. Dobrowolnie krew dla matek. No to 160 teraz. Tamten 140 to bardzo późno jeździ. No. No, już zaraz jeździ. Jako, że nie pracowała tata jako lekarz, więc inaczej to zostało uzasadnione. W 1967 roku rodzice zostali zaproszeni na wycieczkę do Budapesztu. Organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż w porozumieniu z węgierskim Czerwonym Krzyżem i zostali... Leje deszcz, leje deszcz, leje deszcz, zaraz będzie padał deszcz. W bieżącym roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokładnie 8 czerwca, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku klubu czy kina Etiuda. To jest takie dość miejsce eksponowane w Ostrowcu Świętokrzyskim. I mam tutaj zdjęcie tej tablicy pamiątkowej, na której jest napis mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego wyrażającym swoją solidarność z węgierską rewolucją i walką o wolność, 1956 roku. Tablicę pamiątkową odsłaniała pani ambasador Węgier, więc to była taka dość znamienna uroczystość w Ostrowcu. Także te więzy polsko-węgierskie jako odprysk 1956 roku są znamienne i chyba w całym kraju, jako że wiem, że tata organizował tę zbiórkę krwi jako lekarz, no, jako student Akademii Medycznej w Poznaniu spotykał się ze swoimi kolegami lekarzami. Taka akcja identyczna była zainicjowana właśnie w Poznaniu. Pierwsze zbiórki krwi dla walczących Węgrów były organizowane w Poznaniu. To podjął potem Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża i to się upowszechniło. Taki chciałem zasygnalizować fragment życiorysu mojej rodziny, no, z ogromną sympatią zawsze. Ogromną sympatią zawsze darzyłem Węgrów i myślę, że to, co premier Węgier ostatnio utożsamił, że wiele polskiej krwi płynie w żyłach Węgrów, upoważnia do tego, żebyśmy się nazywali jak najbardziej bratankami Węgrów i wzajemnie i odwrotnie. Bardzo dziękuję, panie Lechu. Proszę, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za to piękne świadectwo, które mówi o tym braterstwie też krwi. I takich miejsc, o których pan mówił, tych tablic pamiątkowych po 56 roku, jest w Polsce bardzo, bardzo wiele. W tym roku wyszła na Węgrzech książka
profesora Istvana Kovacsa dotycząca miejsc, węgierskich miejsc pamięci, kultury, historii w Polsce. On przemierzył nasz kraj wzdłuż i wszerz, zresztą już jako przedstawiciel tego pokolenia autostopowiczów, już w latach 60. zaczął po Polsce jeździć i zwracał uwagi na wiele miejsc związanych z Węgrami. Począwszy od początków XI wieku, chociażby klasztor Świętego Krzyża, aż do czasów najnowszych, do tego 56 roku. I efektem tych jego podróży trwających 50 lat, tych poszukiwań, stała się bardzo gruba książka i kiedy ją wertowałem, byłem zadziwiony. Byłem zadziwiony, że w całej Polsce znajdują się setki miejsc związanych z węgierską kulturą, tradycją, historią. I te wszystkie miejsca właściwie wzbudzają w nas dobre uczucia, bo jest wiele miejsc w Polsce związanych z Niemcami czy z Rosjanami i one wcale w Polsce nie muszą budzić tak ciepłych uczuć. Natomiast Węgrzy zostawiali tu po sobie bardzo dobre ślady. I mam nadzieję, że ta książka wyjdzie również w języku polskim. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo? Halo? No niestety nie wyłączony radioodbiornik. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Szczęść Boże, kogo witam, skąd telefon? Dzwoni Maria z Torunia. Witam Pani Mario, proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć o bardzo przyjemnej sytuacji w moim małżeństwie, bo jako prezent zaręczynowy zamiast pierścionka otrzymałam wycieczkę 11-dniową wspólną z moim narzeczonym właśnie na Węgry do Budapesztu i do Tichany. Z uwagi na to, że mój późniejszy mąż i ja to mamy bardzo wielką sympatię do Węgrów. A poza tym jeszcze chciałam powiedzieć, że mój mąż brał udział w poszukiwaniach w IPN-ie i znaleziono pod Chełmnem obóz Żydówek węgierskich, 200 kobiet, obóz, obóz Żydówek, obóz na cmentarzu węgierskich Żydówek vis-a-vis dawnej szmelcówki. Nie wiem, czy to dla pana jest to znana sytuacja, ale ja to znam z relacji mojego męża, który był prawnikiem i jednocześnie bardzo się interesował historią i brał w IPN-ie udział. Bardzo dziękujemy. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo za bardzo to świadectwo. Prawdę mówiąc, o tym nie wiedziałem, ale jak wspominałem, tych miejsc dotyczących śladów Węgrów w Polsce jest takie zatrzęsienie, że nie sposób je wszystkie znać. Rzeczywiście tu bardzo dużo w Polsce Żydów jest, tu jest w Budapesztu, którzy Żydów zostali i Żydów do obozów w Auschwitz, w ostatnich dniach, miesiącach funkcjonowania tego obozu zamordowani. I mało kto wie, że większość z tych Żydów mogłaby ocaleć, gdyby Armia Czerwona nie zatrzymała swego pochodu nad Wisłą, czekając aż wykrwawi się Powstanie Warszawskie. Bo wtedy, jak pamiętamy, Armia Czerwona stała na drugim brzegu Wisły, na prawym brzegu Wisły, patrząc na upadek Powstania Warszawskiego. Natomiast gdyby oni dalej kontynuowali swój marsz, to wyzwoliliby Auschwitz o wiele wcześniej i praktycznie większość tych węgierskich Żydów nie zginęłaby wtedy w komorach w Auschwitz. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Ja chciałam powiedzieć, że w latach 60. jechaliśmy grupą taką 12-osobową z Krakowa nad Balaton. Dojeżdżając pociąg krakowski się do Budapestu spóźnił. I wobec tego zostaliśmy podzieleni tak na dwie grupy. Jedna sobie poszła oglądać, a druga została na peronie z bagażami, z biletami, ze wszystkim. Wróciliśmy. Pociąg okazało się, że był jakiś, pojechali nad Balaton. I wobec tego my byli bez biletów, bez bagaży, mamy jechać nad Balaton. W informacji znalazła się tam jakaś dziewczyna, która była w Polsce, była w Częstochowie, pokazywała medali. Wobec czego, no i zajęła się nami, przenieśliśmy na inny dworzec i tam do pociągu. W pewnym czasie, bodajże to był Sofią, konduktor wiedział o tym, no ale konduktor spaceruje po peronie, a pociągu kontrola. No i my się tłumaczymy, nie wiadomo jak. Wreszcie ci kontrolerzy mówią, a to Rosjanie, a my mówimy nie, Ranger. Wobec czego dotknął mnie po prostu tak przez ramię, ręką i do widzenia poszli. No bo jak Polacy to uwierzyli nam bez tego. Z dziewczyną, która właśnie nam pomagała. No ja potem, to były duże kłopoty, bo tłumaczenie z Polski na niemiecki, z niemiecki na węgierski, ale no ta chwilę jakaś tam karta, ona wyszła za mąż, dostałam nawet zdjęcia i tak dalej, tak dalej, ale ostatnią kartkę od niej dostałam, jak u nas ogłoszono stan wojenny. To jedna sprawa. Po drugie, w jakimś tam czasie był u nas na spotkaniu w Szczycach Węgiel i powiedział, że pomoc w 1956 roku, pomoc z Polski była większa niż przez wszystkich pozostałych krajów Europy. To chciałam powiedzieć. Dziękuję. Tak, a jak pani na imię? Teresa. Dziękujemy pani Tereso. Bardzo proszę, panie redaktorze. To mogę jeszcze dopowiedzieć do tego, co pani powiedziała, bo rzeczywiście pomoc z Polski w 1956 roku była największa w Europie dla Węgrów, ale kiedy w 1997 roku Polskę dotknęła powódź stulecia, to też największa pomoc z Europy popłynęła do nas z Węgier. Więc to też pokazuje, że ta pamięć, ta wdzięczność jest nadal żywa. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Węgry od świętego Stefana do Wiktora Orbana. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan redaktor Grzegorz Górny. Proszę bardzo, Radio Maria Halo. Tak. Prosimy bardzo. Jest Grzegorz Górny. Tak, proszę bardzo. O 17 przyjęcie do dworu. Ja może tu dzwoni Władysław z Podkarpacia, miejscowość Bogu chwała. No i chciałem taki mały epizodzik z okresu wojny i naszego właśnie braterstwa polsko-węgierskiego. Ja miałem tam w diecezji lwowskiej był proboszczem brat mojej mamy, ksiądz Kozłowski. I jak zdobyli Lwów, Niemcy, tam były oddziały i ukraińskie, walczyły w tej armii niemieckiej i węgierskie też wojsko. I tam groziło wujkowi, zamknęli go w piwnicy i miał być rozstrzelany gdzieś na drugi dzień. I ten oficer węgierski przyszedł w nocy, wypuścił go z tej pomógł mu w ucieczce. No i to później tak się skończyło, że wujek uciekł i aż wyjechał do kamienicy koło Nysy i tam te siostry Felicjanki były też razem z nim, tam miały zgromadzenie i one też za nim też i do Przemyśla i tam do kamienicy i tam też założyły swoje zgromadzenie. No wujek umarł w 1954 roku. No to tyle. Taki mały epizodik, ale nie dał mi, musiałem to powiedzieć, bo to jest też taki mały, ale ważny epizod. No. Dziękuję bardzo i szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. To, o czym Pan mówi, to potwierdza to, o czym wcześniej wspominałem, że Niemcy mieli uzasadnione powody, aby nie ufać żołnierzom węgierskim i oni rzeczywiście nie zwalczali polskiego podziemia, nie obracali broni przeciwko Polakom, ale bardzo często im pomagali. Takim, można powiedzieć, świadectwem tego była też działalność Wacława Felczaka, czyli szefa siatki kurierów kursujących w czasie wojny między Generalną Gubernią a Węgrami, który też wiele razy mógł być złapany przez Węgrów, a jednak oni przymykali oczy na jego nielegalną działalność. To właśnie on, jak już tutaj wspominałem, zainspirował Viktora Orbana i jego kolegów do założenia partii Fidesz. Natomiast jego historia jest bardzo ciekawa, dlatego że po wojnie on został aresztowany przez władze komunistyczne, skazany na dożywocie i dopiero zrehabilitowany po 1956 roku. I wtedy, mając prawie 40 lat, postanowił zacząć karierę naukową. Zaczął studiować na Wydziale Historii i później został profesorem, napisał historię Węgier, jeździł często do Budapesztu i niedawno Viktor Orban i Jarosław Kaczyński porozumieli się co do tego, że ma powstać taka wspólna instytucja polsko-węgierska, która ma zinstytucjonalizować tą współpracę między naszymi krajami. I właśnie jako patrona tej instytucji wybrano profesora Wacława Felczaka. W związku z tym powstał na Węgrzech fundusz imienia Wacława Felczaka, a w Polsce Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Paweł Niesel z Jabłońska, szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu redaktorowi. Panie redaktorze, mam takie pytanie, które może stanowi wyłom w tym radosnym, powiedzmy tutaj, zachwycie. Mianowicie, co Pan sądzi o polityce Pana Premiera Viktora Orbana w stosunku do Putina, którego świat uznaje za światowego agresora, a jednak Pan Orban ma jakieś takie, powiedzmy, odmienne stanowisko i czasami załatwia pewne interesy z panem Putinem. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Cieszę się, że takie pytanie też padło, ponieważ ono pokazuje, że polskie i węgierskie władze nieco inaczej widzą naszą rację stanu. Mianowicie w roku 2012 doszło do pewnego zbliżenia między Węgrami a Rosją. Głównym motywem była współpraca gospodarcza, zwłaszcza energetyczna. Wynika to z faktu, że na Węgrzech pracuje elektrownia atomowa w miejscowości Paks, która dostarcza olbrzymią część energii dla węgierskiej gospodarki. To jest elektrownia wybudowana jeszcze w czasach sowieckich i wiadomo, że niedługo te bloki energetyczne będą musiały zostać zamknięte, no, ponieważ ta elektrownia jest już dosyć przestarzała, dlatego istnieje konieczność wybudowania nowych bloków energetycznych. I tutaj to był ten pierwszy punkt, w którym nastąpiła współpraca węgiersko-rosyjska, a za nią
poszła dalsza współpraca energetyczna. I rzeczywiście Viktor Orban robi wiele takich przyjaznych gestów wobec Rosji, Władimira Putina. Chociaż z drugiej strony nie wyłamuje się z tego jednolitego frontu unijnego, jeżeli chodzi o sankcje. Nadal Węgry, tak jak cała Europa, utrzymują sankcje. Tym niemniej Orban sam mówi, że ta polityka sankcji jest nieskuteczna, ponieważ te sankcje są omijane w bardzo prosty sposób. Mianowicie Węgry graniczą z Serbią. Serbia nie należy do Unii Europejskiej i Serbia prowadzi handel z Rosją. Więc tak naprawdę te wszystkie towary węgierskie, zamiast wprost trafiać do Rosji, trafiają tam przez Serbię i jeszcze oczywiście trzeba płacić Serbom za pośrednictwo. Z tym, że podczas ostatniej przemowy Viktora Orbana w Siedmiogrodzie w Rumunii w Bajdę Tusznot, on powiedział, że Polska i Węgry inaczej definiują kwestię swojego bezpieczeństwa. On tam powiedział, że Polska i kraje bałtyckie mają prawo czuć zagrożenie ze strony Rosji, dlatego powinny dostać bardzo mocne, jak powiedział Orban, super gwarancje swojego bezpieczeństwa ze strony NATO. Natomiast, jak on sam powiedział, inne kraje Unii, takie jak chociażby Węgry, Słowacja czy Czechy, wcale nie czują takiego zagrożenia ze strony Rosji, dlatego on uważa, że one powinny prowadzić inną politykę opartą na bardziej intensywnych kontaktach gospodarczych. No i oczywiście z tym stanowiskiem można się nie zgadzać, można polemizować, dlatego że nie tylko Polska, Litwa, Łotwa i Estonia czują zagrożenie ze strony Rosji, ale także inne kraje Unii Europejskiej, jak Szwecja czy Rumunia, także inne kraje spoza Unii Europejskiej, jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja. Także Stany Zjednoczone widzą Rosję jako zagrożenie dla światowego pokoju. Już po tym spotkaniu w Helsinkach Trumpa z Putinem, Departament Stanu USA, a więc organ podporządkowany prezydentowi Trumpowi, zadecydował o nałożeniu nowych, bardzo dotkliwych sankcji na Rosję. Więc widać, że to nie tylko Polska i kraje nadbałtyckie definiują Rosję jako zagrożenie dla Europy, ale o wiele więcej innych państw. Dlatego w tym kontekście bardzo ważne jest zachowanie pewnej jedności, ponieważ siłą tej wspólnoty transatlantyckiej zawsze była ta jedność wobec wspólnych zagrożeń. Natomiast to, co proponuje w tej sferze Viktor Orban, to by było takie rozbijanie tej jedności, że z jednej strony mamy Polskę i kraje nadbałtyckie, czyli tą mniejszość w Unii, która czuje zagrożenie, i nagle tą olbrzymią większość innych krajów, które uważają, że nie ma ze strony Rosji żadnego zagrożenia i można dalej z nią robić interesy. Podczas gdy historia pokazuje, że takie zagrożenie istnieje. Konflikt w Gruzji, na Ukrainie, cyberatak na Estonię, skrytobójstwa na terenie państw Unii Europejskiej i NATO, tak jak na przykład zamordowanie Litwinienki w Londynie, czy niedawny zamach na Skripala w Salisbury. Także jest tych przypadków agresji ze strony Rosji o wiele więcej. Więc myślę, że tutaj konieczna jest jedność ze strony Unii Europejskiej, tej wspólnoty transatlantyckiej. I
mam nadzieję, że te propozycje Viktora Orbana nie zostaną jednak zrealizowane. Więc mówię o tym dlatego, że z jednej strony łączy nas przyjaźń i właściwie większość wspólnych interesów, ale są też takie fragmenty rzeczywistości politycznej, w których my się różnimy, w których mamy inne zdanie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja, zawsze Cię witam. Teraz i zawsze. Witam serdecznie ojca Piotra i zaproszonego gościa, Marcin Poroga. Ja na początku chciałbym podziękować za tę audycję, bo otworzyła mi oczy, poznałem trochę taką naszą historię, może z mojej strony zaniedbaną polsko-węgierską, a ona okazuje się, że jest bardzo śliczna, budująca na naszej wierze. To jest przepiękna sprawa. Także ubogaciła mnie niezmiernie. Tutaj pan Paweł przede mną, rozmówca, poruszył temat Rosji i Węgier. Ja muszę powiedzieć, że za czym padło to pytanie, to ja sobie właśnie rozmyślałem na temat Polski i współpracy polskiej i rosyjskiej, a węgiersko-rosyjskiej. Nie znałem współpracy takiej węgiersko-rosyjskiej. Była mi ona ostatnio, się okazuje, że ona istnieje. Ale muszę powiedzieć, że bym popierał te kroki. Dlaczego? Dlatego, że Polska gdyby też zwróciła się bratnio do Rosji, no to myślę, że by dużo na tym zyskała. Można spojrzeć na tylko na ten wielki, nienakarmiony rynek gospodarczo. Ale nie mówię to dlatego, żeby pogrzebać prawdę, czy to, co nas dzieliło, łączyło z Rosją tą historię. Nie, no bo trzeba budować wszystko na prawdzie. Tylko, że tak nie raz rozmyślałem o tym Putinie i tak chyba mało który człowiek, który byłby tak stawiany pod ścianą jak Władimir Putin przez mocarstwa świata i wiele głów ważnych, czy mniej ważnych, ale światowych, to mało kto by się nie obudowywał jakimiś murami, więc pod pewnym względem go rozumiem. Węgry tutaj jakąś współpracę nawiązują i uważam, że bardzo dobrze. Polska mimo wszystko z tych czy innych sankcji też powinna nawiązywać współpracę. No może to nie temat naszej rozmowy polsko-rosyjskiej współpracy, ale tutaj akurat pana premiera Orbana popieram i uważam, że my tu robimy polityczny błąd, odseparowując się tak od Rosji. No. Taki mój głos. Dziękuję ślicznie za tą audycję. Ubogaciła mnie, jestem Bogu za to wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Jeżeli chodzi o to zwrócenie się w kierunku Rosji, to tutaj warto się powołać na samego Viktora Orbana, który ostatnio w Siedmiogrodzie, podczas tego przemówienia, do którego się tutaj odwoływałem, sam wyraźnie powiedział, że inne jest położenie Polski, inne jest położenie Węgier. Inne są doświadczenia historyczne. Polskie Radio. Władze Ukrainy proszą Rosję o ułaskawienie Ołeha Sencowa. Domagają się hospitalizacji ukraińskiego reżysera, który niemal od 90 dni prowadzi protest głodowy w jednym z syberyjskich łagrów. Stan zdrowia więzionego w Rosji Ukraińca uległ ostatnio dalszemu pogorszeniu. W sprawie Ołeha Sencowa z rosyjską rzecznik praw człowieka Tatianą Moskalkową kontaktowała się ukraińska pełnomocnik do spraw praw człowieka Ludmiła Denisowa. Jak poinformowała, poprosiła ona rosyjską urzędniczkę o przyspieszenie rozpatrzenia prośby matki Sencowa o ułaskawienie jej syna. Ponadto Denisowa prosiła rosyjską rzecznik praw człowieka o przewiezienie Sencowa samolotem z syberyjskiej kolonii do Moskwy, do specjalistycznego szpitala. Jak argumentowała, ze względu na stan, w którym znajduje się ukraiński reżyser, może to być jedyny sposób na uratowanie jego życia. Obywatel Ukrainy, Ołeh Sencow, został w Rosji skazany na 20 lat łagru za rzekomy terroryzm. 14 maja ogłosił protest głodowy, domagając się uwolnienia wszystkich Ukraińców przetrzymywanych w Rosji z powodów politycznych. W ostatnim czasie reżyser w liście do kuzynki informował, że praktycznie nie wstaje już z łóżka i czuje, że zbliża się do śmierci. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Polski rząd, Fundacja Dominiki Kulczyk i Polska Misja Medyczna pomagają głodującym mieszkańcom Sudanu Południowego. Pod koniec lipca rozpoczęła się tam dystrybucja 100 ton żywności. To pierwszy tak duży projekt pomocy żywnościowej finansowany z polskich funduszy. Żywność trafiła już do około 20 tysięcy kobiet, dzieci i starców. To oni najbardziej zagrożeni są z powodu niedożywienia.
mówi Małgorzata Onasińska-Hart z polskiej misji medycznej. Dystrybuujemy fasolę, sorgo, ryż i olej. To jest taki zbilansowany pakiet żywnościowy. Misja medyczna za pieniądze otrzymane z Departamentu Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kupiła żywność, a rodzina Kulczyków finansuje transport żywności i ochronę magazynów przed lokalnymi gangami. Wydarzyły się napady, rabunki, drobne strzelaniny w miejscu, gdzie mieliśmy dystrybuować żywność. Tłumaczy Małgorzata Olasińska-Hart. Polski rząd przeznaczył na pomoc Sudańczykom 2 miliony złotych. Całość pomocy obejmie dystrybucję 354 ton żywności dla ponad 47 tysięcy kobiet i dzieci. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Maria Skłodowska-Curie, kobietą wszechczasów, w ocenie czytelników magazynu BBC History. Podwójna noblistka wygrała plebiscyt na najbardziej wpływową kobietę w historii świata. Według brytyjskich czytelników kobietą najbardziej wpływową w historii. Zmieniła świat nie raz, a dwa razy, czytamy w uzasadnieniu werdyktu. To bardzo interesująca laureatka. Jej wkład w naukę usprawnił choćby leczenie raka, a ta kwestia dotyka przecież tak wielu ludzi i dzisiaj. Osoby, które zajęły czołowe miejsca w naszym plebiscycie, poświęcały się takim właśnie wielkim ideom. Wszystkie ukształtowały świat, w którym dziś żyjemy. To coś, co je łączy. Tłumaczy Polskim Radiu zastępczyni i pomysłodawczyni plebiscytu Charlotte Hodgman. Pierwszą piątkę uzupełniają Rosa Parks, bojowniczka o równouprawnienie rasowe w USA, Evelyn Pankhurst, sufrażystka, Ada Lovelace, matematyczka uznawana za pierwszą w historii programistkę oraz Rosalind Franklin, która odegrała kluczową rolę w opisaniu struktury DNA jako podwójnej helisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadza zmiany w ceremonii rozdania Oscarów. Organizatorzy ogłosili, że pojawi się kolejna kategoria, a gala będzie krótsza. Zmiany ogłoszono w krótkim komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Amerykańska Akademia Filmowa wysłała też do swoich członków listy ze szczegółami nowinek. Najistotniejszą jest wprowadzenie nowej kategorii najlepszy film popularny. Choć nie ujawniono szczegółów, zdaniem ekspertów o tę statuetkę będą walczyć twórcy obrazów, które w danym roku zarobią najwięcej, przyciągając do kin najliczniejszą publiczność. Organizatorzy zareagowali też na pojawiającą się od lat krytykę, która dotyczy przedłużania się gali. Według nowych wytycznych jej czas ma zostać skrócony do 3 godzin. W związku z tym część statuetek zostanie rozdana podczas przerw reklamowych. Na razie nie poinformowano jednak, których momentów na żywo nie zobaczą telewidzowie. Organizatorzy liczą, że dzięki zdynamizowaniu wydarzenia Oscary staną się bardziej dostępne globalnie. Przy okazji ogłoszenia zmian poinformowano też o terminie gali w 2020 roku. Odbędzie się ona 9 lutego, wcześniej niż pierwotnie zapowiadano. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ponownie zaapelował do samorządów o szybsze szacowanie strat spowodowanych suszą. Gość TVP Info przypomniał, że na pomoc gospodarstwom, które dotknęła susza, rząd przeznaczył 800 milionów złotych. Minister Ardanowski mówił, że rolnicy dostaną wcześniej zaliczki na unijne dopłaty. Również od połowy października, żeby zachować płynność gospodarstw, uruchomimy wypłatę zaliczek na poczet tych należnych rolnikom dopłat bezpośrednich w ilości niewystępującej do tej pory. 70% z pierwszego filara i 85% z drugiego filara wspólnej polityki rolnej. To jest kilkanaście miliardów złotych, które rząd wyłoży, bo Unia dopiero refunduje to po jakimś czasie. My wyłożymy te pieniądze, żeby utrzymać płynność rolników, płynność finansową gospodarstw. Według szacunków ministerstwa straty spowodowane tegoroczną suszą wynoszą nieco ponad miliard złotych. Polskie Radio 24. Północ, południe. Kilkadziesiąt tysięcy pątników jest w drodze do Częstochowy. Ponad 1300 osób dotarło dziś na Jasną Górę w pielgrzymce dominikańskiej z Krakowa. O charakterze tej pielgrzymki mówi jej dyrektor, ojciec Piotr Ciuba. Dominikanie głoszą Ewangelię wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby, więc myślę, że pielgrzymka dominikańska doskonale się wpisuje w nasz charyzmat. W tym roku pielgrzymka dominikańska pielgrzymowała pod hasłem Otrzymaliście ducha przybrania za synów, fragment z listu do Rzymian. Chcieliśmy przypomnieć wszystkim uczestnikom pielgrzymki o naszej chrześcijańskiej tożsamości, kim jesteśmy. Co jest charakterystycznego? Myślę, że na to wielu ludzi zwraca uwagę, że to jest bardzo młoda pielgrzymka. Pierwsza pielgrzymka dominikańska wyrusza z Krakowa, ale głównie uczestniczą w niej młodzi ludzie z duszpasterstw dominikańskich z całej Polski. Od wielu lat pielgrzymują z nimi Piotr z Olkusza i Magdalena z Warszawy. To jest to dość ważna pielgrzymka. Co roku staram się znaleźć czas na spotkanie z Bogiem w czasie tych wakacji, no, na takie odnowienie
zbliżenie, ponowne przeżycie czegoś głębokiego. A dlaczego dominikańska? Bo myślę, że dlatego, że daje najwięcej możliwości. Jest jakby najbardziej dopasowana do, nie wiem, do młodego człowieka. Chwała Panu, że miałam ten czas rekolekcji. Głęboko wierzę, że te owoce, które już są widoczne, że one będą się tak naprawdę objawiać dopiero po zakończeniu tej pielgrzymki. Na Jasnej Górze kulminacja szczytu pielgrzymkowego nastąpi 13 i 14 sierpnia. W tych dniach do miasta ma wejść około 40 tysięcy pątników, a ponad pół tysiąca wyznawców prawosławia wyruszyło z cerkwi Hagia Sofia w Białymstoku do monasteru w Supraślu na święto ikony Matki Bożej Supraskiej. Na uroczystości w monasterze Zaśnięcia Bogu Rodzicy poszli także pielgrzymi z Sokółki i Hajnówki, a kajakami popłynęli pątnicy z Grudka. Nabożeństwo całonocnego czuwania przed supraską ikoną Matki Bożej trwa już ponad 5 godzin, a przewodniczy mu zwierzchnik cerkwi prawosławnej w Polsce, metropolita Sawa. Pielgrzymi chcą prosić Bogu Rodzicę o pomoc i wstawiennictwo. Forma ofiarowania siebie Bogu, zastanowienie się nad sobą i podziękowania za wszystko. Chciałabym się pomodlić za swoją rodzinę, za swoich bliźnich. Są jakieś choroby w rodzinie. Chciałabym pomodlić się do Najświętszej Bogorodzicy, żeby dodawała nam sił, zdrowia. Idę z intencją, żeby pomodlić się po prostu za siebie i za rodzinę. By pomodlić za siebie, za dobre wyniki w nauce, za rodzinę, za zdrowie. I prosić Cię, Bożą Matkę, o pomoc. Przyjechaliśmy z siemiateczką z córką i chcielibyśmy podziękować Matce Bożej za wstawiennictwo, za wszystkie dobre nasze plany. Podziękować też za to, że jesteśmy. Pierwszy raz idę na tą pielgrzymkę. Co roku wybieram się na jakieś pielgrzymki, na przykład na Grabarkę. W tym roku wybrałam się właśnie do Supraśla. Przede wszystkim, żeby o zdrowie, żeby wszystko było w porządku. Ikona Supraska jest kopią zaginionej smoleńskiej ikony Matki Bożej, która zasłynęła z uzdrowień. Polskie Radio 24. Prawosławia tu nie ma. Instytut Meteorologii prawosławie to w Supraśli. Mówią Supraśli, mówią Supraśli. Burzom będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burze już występują w południowej części Polski. Burze pojawiają się już i występują głównie w południowej części kraju. Są to na razie izolowane komórki, niemniej jednak ze względu na to, że one bardzo wolno się przemieszczają, opad się kumuluje i miejscami tego deszczu może być już sporo. Są też wydane już ostrzeżenia na burze, szczególnie na województwo dolnośląskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr osiągający w porywach 70 km na godzinę. Wysokość opadów może wynieść 30 mm. W nocy burze pojawią się na zachodzie. Natomiast jutro dojdą do centrum, a następnie do Polski Wschodniej. Będą im towarzyszyły jeszcze gwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne. Prędkość wiatru może osiągnąć 80 km na godzinę. Spadnie do 40 mm deszczu. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by burzę przeczekać w domu. Mówi także, jak zachować się, gdy burza zastanie nas na zewnątrz. Postarajmy się najszybciej, jak to możliwe, znaleźć schronienie. Niech nie będą to drzewa. Chronienie się pod drzewami jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mamy jakieś przedmioty luźno stojące na parapetach, na balkonach, też pousuwajmy je, zabezpieczmy, dlatego że burzą z reguły towarzyszą silne podmuchy wiatru i taki przedmiot porwany przez wiatr może zrobić komuś krzywdę. Jutro na zachodzie kraju będzie zdecydowanie chłodniej. W województwie lubuskim, gdzie przez 3 dni temperatury były najwyższe, słupki rtęci wskażą 24 stopnie. Najcieplej będzie w centrum, we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju do 33 stopni. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24, minęła 23.30. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Prezydent spotka się z przedstawicielami partii, które apelują o weto w sprawie zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Także Radio Koncika, proszę Państwa, Radio Koncika. W ubiegły piątek list w tej sprawie skierowali do prezydenta przedstawiciele ugrupowań politycznych Kukiz 15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej. Spotkanie ma odbyć się w poniedziałek.
W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej Andrzej Duda powiedział, iż ma ogromne wątpliwości, czy zmiany zawarte w znowelizowanej ordynacji do Europarlamentu powinny być częścią polskiego systemu prawnego. Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin uważa, że ewentualna blokada zmian w ordynacji wyborczej nie powinna wpłynąć na relacje prezydenta z parlamentarną Radio większością. Niż 5%. Z szacunkiem odnosimy się do zapowiedzi weta prezydenckiego. Ewentualne weto nie będzie żadnym przedmiotem kontrowersji między panem prezydentem a obozem Zjednoczonej Prawicy. Za naszą próbą zmiany ordynacji wyborczej nie stały żadne kalkulacje polityczne. Parlamentarne prace nad zmianami w kodeksie wyborczym zakończono pod koniec lipca. Ustawa zakłada wybór minimum 3 europosłów w każdym okręgu wyborczym w kraju. O dalszych losach regulacji prezydent musi zdecydować do połowy sierpnia. Uwaga na intensywne burze i ulewy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje dla województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość nawet do 80 km na godzinę. Jutro na zachodzie kraju ochłodzenie. W województwie lubuskim słupki rtęci wskażą 24 stopnie. Najcieplej będzie w centrum, we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Tam termometry pokażą 33 stopnie. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program Pracodawca Zdrowia. Jego celem jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych, w szczególności nowotworów. O certyfikat Pracodawca Zdrowia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy, mówi Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia. Trzeba umożliwiać, również finansować badania profilaktyczne, umożliwiać przede wszystkim pracownikom wzięcie pół dnia wolnego czy dnia wolnego na wykonanie tych badań. Trzeba w pewnej formule eliminować, czy jakby budzić świadomość skutków palenia tytoniu, absolutnie spojrzeć na diety pracowników, również na organizację trybu pracy. Jest założenie co do tego, że pracodawcy również walczyli ze stresem pracowników. Wniosek o przyznanie certyfikatu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Certyfikat jest przyznawany na 3 lata, a udział w programie jest bezpłatny. Rozmawiałem z ambasadorem Japonii w sprawie eksportu polskiej wieprzowiny, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Japonia, podobnie jak Chiny, z powodu wystąpienia wirusa ASF wstrzymała import wieprzowiny z Polski. Szef resortu rolnictwa, który był gościem wiadomości TVP, powiedział, że spotkał się z ambasadorem Japonii, aby zachęcić ten kraj do importu wieprzowiny z tych rejonów Polski, gdzie nie występuje choroba ASF. Zobowiązał się, że przekaże to do ministra rolnictwa Japonii, żeby uznawała, tak jak kraje Europy Zachodniej, regionalizację. Proszę bardzo, nie chcecie z tych stref, gdzie występują przypadki choroby. No, rozumiemy, może się tam obawiacie, chociaż nie ma podstawy do obaw, ale z pozostałej części Polski proszę kupować. Minister rolnictwa powtórzył, że aby zwalczyć chorobę ASF, trzeba prowadzić odstrzał dzików przez cały czas. Do jutra w stołecznym ratuszu można wpisywać się do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego. Wszyscy, którzy chcieliby pożegnać zmarłego generała, mogą zrobić to jutro od 8.30 do 16.00, mówi Agnieszka Kłąb ze stołecznego ratusza. Możemy w symboliczny sposób pożegnać pana generała. Wszyscy, którzy chcą napisać, co czują, w jaki sposób reagują na śmierć pana generała, mogą się w ten symboliczny sposób z panem generałem pożegnać. Pogrzeb generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego odbędzie się jutro o godzinie 13.00. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
serwis z życia Kościoła katolickiego. Ten, kto rzeczywiście szuka Boga, zawsze go znajdzie, podkreślił biskup Romuald Kamiński. Zgodnie z tradycją w święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, biskup warszawsko-praski spotkał się z uczestnikami pierwszej praskiej pielgrzymki rodzin w sanktuarium świętej rodziny w Studziannej. W homilii biskup Kamiński podkreślił, że rodzina jest najważniejszą wspólnotą na drodze ludzkiego życia. Zwrócił uwagę, że miejsce, które sprzyja scalaniu więzi między jej członkami, to wspólny stół. Przywołując przykład świętej Teresy Benedykty od Krzyża, biskup Kamiński podkreślił, że ten, kto szuka prawdy, zawsze ją znajdzie. Beatyfikacji, a następnie kanonizacji świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, papież Jan Paweł II dokonał w 1998 roku. Vivat semper Polonia, od rana było słychać na jasnogórskich błoniach. Z modlitwą o powołania, za więźniów i zniewolonych nałogami oraz za Polskę po raz 15 dotarła do Czarnej Madonny piesza pielgrzymka świdnicka, a 27 dominikańska z Krakowa. W sumie rekolekcje w drodze zakończyło już dziś ponad 2000 pątników. Jesteśmy wstrząśnięci brakiem powołań, powiedział ksiądz Romuald Brudnowski, przewodnik świdnicki, i dodał: nie możemy się otrząsnąć z myśli, że w tym roku pojawiły się dwa seminaria, do których na razie nie zgłosił się ani jeden kandydat. Wyjątkowymi pątnikami byli więźniowie z aresztu śledczego w Dzierżoniowie. W pielgrzymce dominikańskiej tradycyjnie niektórzy boso wbiegli do matki. Większość to grupy akademickie i młodzieżowe, ale rośnie też liczba rodzin i tych, którzy podążają w grupach ciszy. Na Jasną Górę dotarła dzisiaj także rowerynka, czyli pielgrzymka cyklistów z Białegostoku. 176 osób pokonało do Maryi 486 kilometrów. Skoro rower jest modny, to jedziemy i szukamy Boga, mówił przewodnik i pomysłodawca ksiądz Krzysztof Maliszewski. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki rowerowej z Białegostoku miał 4 lata, a najstarszy 76. Serwis przygotowała i przedstawiła Martyna Szymczakowska. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Weekend kulturalny. Maja Kluczyńska, witam Państwa i przenosimy się teraz do serca i umysłu wszelkich nieszablonowych działań kulturalnych, czyli do Lublina, a w Lublinie pani Paulina Skipi-Rzepa, warsztaty kultury właśnie w Lublinie. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. Proszę Pani, warsztaty kultury, tytuł nieprzypadkowy? Absolutnie nie, ponieważ my wypracowujemy tą kulturę jak w warsztacie. Tak, dokładnie. Nasze działania są, można powiedzieć, że są narzędziami zmiany społecznej i nie tylko są to warsztaty gdzieś w lokalnym społeczeństwie, gdzieś na ulicy, jakieś warsztaty z lokalną społecznością, ale obejmujemy swoimi działaniami cały Lublin, a nie tylko, bo nasze festiwale są znane międzynarodowo, także mamy dosyć szeroki zakres działania. Ale tak, to jest nasz ideał, żeby kulturą zmieniać świadomość, zmieniać społeczeństwo na lepsze, żebyśmy wszyscy tak, byli kulturą, bardziej zadowoleni. Tak, kulturą trzeba uduchowieniem, od tego jest Biblia i ty o tym nie wiesz. Tylko tak mówię ogólnie, że kulturą. Kulturą to wiesz. Urlopy, morderca siedzi w kulturze w tej swojej. Na przykład weekendowo. Tak, warsztaty kultury w Lublinie są organizatorem 4 największych festiwali plenerowych. Morderca, proszę Państwa, w kulturze jest to Noc Kultury. To umieją już się dziady dostosować, dopasować, udając ludzi kulturalnych. To chodzi o takie szczere uduchowienie, proszę Państwa, szczere. Poddanie się obróbce w zborze chrześcijańskim. I przed nami Jarmark Jagielloński. To są takie wydarzenia. Tak, sztandarowe, które znają mieszkańcy nie tylko Lublina, ale całej Polski. A jeśli chodzi o Karnawał Sztuk Mistrzów czy Jarmark Jagielloński, chętnie przyjeżdżają goście nawet z zagranicy. W tym roku na przykład na Jarmark Jagielloński wybiera się nawet media z Chin, żeby zobaczyć, co się u nas dzieje. Także tak, zapraszamy. A ofertę weekendową, warsztatową, czy filmową, czy koncertową, to zawsze można do nas wpaść, wejść na patio, zobaczyć jakąś wystawę, czy wziąć udział w bezpłatnych zajęciach.
Dokładnie. Na przykład z fotografowania, prawda? Bo te warsztaty też cieszą się dużą popularnością. Ja chcę zapytać o to, czy na stronie internetowej każdy, kto zechciałby no właśnie weekendowo odwiedzić Lublin i znaleźć tam dla siebie jakąś propozycję, nie powiem, że warsztatu kulturalnego, ale generalnie, czy to będzie dotyczyło inkubatora kultury, czy na przykład lekcji fotografowania, na stronę warsztatykultury.pl, to jest nasza strona internetowa. Tam na stronie głównej już tak naprawdę można znaleźć kalendarium z wszystkimi wydarzeniami. Projekty wszystkie, prawda, opisane. Tak, tak. Także tam zapraszamy, a w weekend będzie no się właśnie, dużo działo fotograficznie. No właśnie, a ten weekend, to bardzo proszę o to, żeby pani nam opowiedziała, na co możemy liczyć, bo trochę takie zagadkowe hasła się pojawiają, na przykład talboty, warsztat foto.